Witajcie wszyscy z tej strony Ania i dzisiaj przedstawię odcinek ze Star Stable Online. Jest to odcinek Zofii Jaśniewskiej, dlatego założyłam kanał na YouTubie Ania. I myślę po prostu, że moje odcinki wam się spodobają, że będzie dużo subskrypcji, lajków oraz komentarzy. I tak propos, mój klub jest zabawny, dlatego on od dawna czeka, żebyście byli w nim. Dlatego, bo bardzo wiecie dlaczego, bo widzowie bardzo chcą do youtuberów klubów i dlatego postanowiłam zapraszać wszystkich, co będą bardzo chcieli do klubu lub będą chcieli. Tak samo ze znajomymi możecie zapraszać mnie, mi to nie przeszkadza, ja oczywiście mogę przyjąć zaproszenie i tak dalej, i tak dalej. Będę rozwijać cały czas swoją karierę. I to mnie bardzo cieszy, że po prostu będzie dużo łapek w górę i rozgrywam swoją karierę. Będzie dużo let's play, zadań, pomagania, sprawdzania graczy, seriali oraz poszukiwania gwiazdek z moją kuzynką. Jak klub będzie już taki pełniutki, to oczywiście nie martwcie się tego. Mnie też to nie smuci dlatego, bo moja kuzynka ma też nowy klub. I ja specjalnie dla was zostawiam miejsce, a jak będzie już pełny, to moja kuzynka też ma klub i ona was właśnie zaprosi i wtedy dopiero będzie fajnie, bo będziemy mieli takie wspólne rajdy, będzie tak nas dużo, że dobijemy, że będzie po prostu super, będą randomensy, tylko jak mi się uda, będą śmieszne. I tak dalej, będziemy rozgrywać moją karierę. Początki dla początkujących, bez marnego gadania możemy zaczynać. Pierwszy, początek. Jak widać, początek zaczynacie tam z Justinem Morland. Musicie u niego wykonać zadania, żeby wejść dopiero do Stajni Morland. Stajnia Morland to jest oto ta miejscowość, a właśnie początek zaczynacie, ojejku, tutaj. Zaczynamy. Karmienie koni, jak widać. Karmienie koni i pojenie to jest to samo. Nie mogę wam teraz zaprezentować, jak karmię konia, ale mogę wam tylko powiedzieć, że pojenie i karmienie konia to jest to samo, ale teraz nie mogę nakarmić konia, dlatego, bo już jest nakarmiony. I ja wam to zaprezentuję to samo. To jest to samo, tylko że trzeba kupić za 50 shillingów Jorvik u Hogana w sklepie. I tak samo robimy z wiadra, tylko musimy go napełnić. I przesuwamy z inwentarza wiadro na konia, aż się pojawi zielona ranka. Puszczamy i koń nam pije. To jest to samo co jedzenie. Trzeba kupić i przeciągnąć, aż będzie zielona ranka. Star Rider. Star Rider jest potrzebne od 5 level. Dlaczego? Bo jak się ma 5 level i się nie ma zadań, to znaczy, że musisz zakupić Star Rider za kilka złotych. Dlaczego? Bo nie będziesz miała zadań, nie będziesz mogła skakać i będziesz miała codziennie 5 level. Jak nie zakupisz Star Ridera, nie nauczysz się skakać. Star Rider pomaga ci prawie wszystko, co chcesz. Pomaga ci robić zadania i przez niego możesz skakać, więc bardzo zachęcam do Star Ridera i tak w ogóle, jak będzie się miało Star Rider, to on jest w prawym bocznym rogu. Tutaj pokażę myszką. 4. Sprzęt dla konia. Jak widać, mam sprzęt dla konia, bo sobie zakupiłam w sklepie handlowym. Dużo osób nie wie, jak ściągnąć sprzęt i ja wam z miłą chęcią pokażę, jak to się robi. Wciskasz na literę C i tutaj masz nazwa postaci i kartę konia. I możesz zamknąć X-em swoją postać i tutaj teraz naciskasz literkę I lub klikasz na to. Ja wolę kliknąć, żebyście więcej wiedzieli. Jak widać, tutaj mam duży czaplak noc, klikam na niego i przesuwam na inwentarz. Czaplaka nie ma. A jak to zrobić? Tak samo, tylko że dać. I na przykład teraz możemy sobie ściągnąć żabkę. Jak widać, tutaj mam żabkę i teraz jej nie ma. I jak zrobić, żeby weszła szybciej? Kliknąć dwa razy i już jest.
Moja stajnia. Jak widać, moja stajnia nie jest tutaj. Moja stajnia jest w Eponie, ale po co tam jechać, bo skoro tu jest tak początkująco i tutaj można łatwiej wytłumaczyć. Jak widać, tutaj początkujący mają stajnię. Dlaczego? Bo nie mogą tak kupić szybciutko, bo mają zero star coins. Jak masz zbyt dużo wystarczająco star coins, żeby zakupić stajnię, wystarczy kliknąć ok i masz zakupioną stajnię. Wystarczy później kliknąć i ci się ładuje. Ale akurat ja nie mam zbyt dużo star coins, więc nie kupuję stajni. Czad. Jak widać, mam czad. Dlaczego? Bo sobie zakupiłam, ale on nie kosztuje, tylko wystarczy wpisać swój email. Jak widać, wciskam Enter i już mam swój, mam już swój to czad. Jak ktoś pisze do ciebie serduszka, to nie znaczy, że się w tobie zakochał, tylko to znaczy, że ktoś do ciebie napisał. Ty tego nie widzisz, bo nie masz zakupionego czadu. Tereny. Jak widać, mam 16 level i mam bardzo dużo terenów odblokowanych. To mnie cieszy. Ja się nie chwalę, tylko wam pokazuję. Jak widać, mam tutaj, nie ma żadnego czerwonego haczyka. Jak się ma czerwone haczyki, to znaczy, że masz zablokowany teren. No co mnie tak dzisiaj zapraszają tutaj? Mistrzostwa. Jak widać, tam obok nas było to. Były mistrzostwa i ja wam teraz je pokażę. Jakbyście chcieli jechać na mistrzostwa, musicie mieć 5 level i chyba Star Rider, 6 level i Star Rider. Jak widać, patrzcie, tutaj mam mistrzostwa, już były, nie wiadomo kiedy, nie zabrałam udziału, bo nie wiedziałam, nie powiadomiło mnie lub powiadomiło, ale akurat nie widziałam. Jak podwózki. Jak widać, podwózki były tam. Już tam pobiegniemy i pokażę wam. Podwózka była różowa. Podwózki są wymagane Star Ridera. Dlaczego? Bo tak to nie możesz zabrać podwózki. Z podwózką możesz bardzo fajnie, kiedy chcesz się przemieszczać. Jak widać, tutaj ma Fort Pinta i takie różne rzeczy. Kosztuje to 25 szlingów Jorvik lub 2 Star Coinsy. Zadania. Jeśli masz zadania na jutro, wystarczy iść na tam, gdzie masz zaznaczone na mapie niebieską kropkę, to tam sobie najlepiej iść, bo wtedy możesz podwyższać reputację, na której możesz zdobywać inne różne zadania, więc też bardzo zachęcam do robienia reputacji, bo to nie jest takie złe. W każdej chwili możesz mieć nowe, fajne zadania, o których nawet mogłeś nie wiedzieć. To było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam się spodobało. Chcę widzieć 5 łapek w górę pod filmikiem. Ja was serdecznie pozdrawiam. Miłego grania i papatki.